12 maja to szczególny dzień dla pracowników służby zdrowia. Tego dnia przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Zawsze są najbliżej pacjenta od momentu narodzin aż do śmierci. To niezwykle piękny zawód, ale przede wszystkim ciężki. Osoby, które się deklarują i chciałyby się zdecydować do tego zawodu, do rozpoczęcia studiów w tym zawodzie, muszą mieć nie tylko pasję, ale też powołanie, bo to praca z człowiekiem nie dość, że uszlachetnia nas, ale jednocześnie mocno wspiera pacjentów i ich rodziny, zwłaszcza wtedy, kiedy pacjent odchodzi. A to są sytuacje, gdzie pielęgniarka rekompensuje pobyt rodziny przy pacjencie, bo bardzo często to ona jest jedyną osobą, która towarzyszy temu pacjentowi do końca. Ostatnie 2 lata naznaczone były pandemią koronawirusa. To właśnie pielęgniarki były na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. To one przy tym pacjencie bywały też od początku aż do jego końca. Rekompensowały brak rodziny, cały czas były z tym pacjentem. To ciężka praca i za tą pracę chciałabym bardzo serdecznie im podziękować, bo to jest okazja, żeby można było podziękować za to, że poświęcały swoje życie, swoje zdrowie, swoich najbliższych, bo również były zagrożeniem, pracując przy epidemii, były zagrożeniem dla swoich najbliższych. Cieszę się bardzo, że tak Państwo interesujecie się pracą, bo to praca jest bardzo ciężka i jakby mało widoczna, bo to jest zwykle w murach szpitala, w murach przychodni. Ale tak jak pan powiedział, na co dzień te panie świadczą również pomoc osobom niekoniecznie leżącym w szpitalu. Zwykle ta empatia, ta potrzeba pomocy przekłada się również na życie w środowisku. W konińskim szpitalu na 25 oddziałach pracuje aktualnie 660 pielęgniarek i położnych. Wiek większości z nich przekracza 50 rok życia. Niestety zawód pielęgniarki jest zawodem deficytowym. Ciągle zapraszamy nasze koleżanki, osoby, które kończą studia, żeby przyszły do pracy w szpitalu, bo tu przede wszystkim nauczą się właściwej, dobrej pracy z pacjentem. Tutaj będą podnosiły swoje kwalifikacje. Tutaj czeka na nie w miarę w tej chwili godziwe wynagrodzenie. Choć ono może nie jest adekwatne do tej ciężkiej pracy, ale ono jest w tej chwili jakby poprawiające trochę sytuację naszych koleżanek. Spodziewamy się w kolejnych miesiącach również pewnych zmian, a wszyscy czekamy na zmiany systemowe w służbie zdrowia. Koniński Szpital współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych. Władze lecznicy mają nadzieję, że już wkrótce szeregi kadry medycznej zasilą absolwenci kierunku pielęgniarstwo. Szczególną rolę w opiece nad pacjentem mają do odegrania pielęgniarki na oddziałach dziecięcych. Praca pielęgniarki jest bardzo trudną pracą. Pielęgniarka musi być życzliwa, empatyczna, musi posiadać wiedzę. Są to osoby bardzo wykształcone. Szczególnie przy dzieciach musimy też wykazać się dużą empatią, ponieważ każdy pacjent, mały pacjent jest inny. Często nie ma rodzica przy dziecku, więc musimy też zastąpić mu tą najbliższą osobę. Musimy też być psychologiem, terapeutą, wytłumaczyć. Nie każde dziecko rozumie, co będziemy przy nim robić, bo jest małe. Więc musimy też przytulić, pocieszyć. No tak jak matka praktycznie musimy się zachowywać w naszej pracy niekiedy i zastąpić rodzica. A jak podkreślają, nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka opuszczającego szpital. Najważniejsze dla nas jest uśmiech dziecka, to podziękowanie. Najważniejsze jest to, że dziecko zdrowe wychodzi z oddziału. Często też dostajemy różne wyrazy takiej sympatii, które nam dzieci okazują. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dziecko z uśmiechem wychodzi, rodzic też jest zadowolony. No to jest dla nas najważniejsze, jeżeli dziecko cieszy się, że po prostu było mu tutaj bardzo dobrze. Czego powinniśmy życzyć tego dnia pielęgniarkom i położnym? Przede wszystkim cierpliwości, aby nie zniechęcały się do pracy, żeby szczęśliwie mogły podzielić pracę zawodową z pracą i obowiązkami domowymi. I oczywiście wszystkich sukcesów i stałych rozwiązań systemowych, w tym również większych wynagrodzeń. Zdrowia, cierpliwości. No i zakończenia tych wszystkich takich nieoczekiwanych dla nas pandemii i tym podobnych sytuacji, żeby tego więcej już nie było, żeby nie powtórzyły się te sytuacje, no i spokojnej naszej pracy. Także my przyłączamy się do tych życzeń i podziękowań za ogromne zaangażowanie oraz poświęcenie w pracy dla zdrowia i dobra pacjentów.